Sachsa Old Boys, Rutendorf 3-0. Nie było jednak łatwo. Nigdy nie jest łatwo. Przychodzimy się bawić przede wszystkim i traktujemy to jako dobrą zabawę. Tak, ale bądźmy szczerzy. Dwa sety to były z uśmiechem na ustach, ale trzeci to już was przycisnęli. Chyba kondycyjnie troszeczkę też nie wytrzymujemy takich tych trudów. Tego spotkania godzina też, 9 rano, to chyba bardziej właśnie dla chłopaków niż dla nas. Tak jak widać, tu wszyscy ciężko pracują po również meczu, rozciągają się po to, żeby przygotować się dobrze do półfinału. Natomiast poważnie, nie, do każdego przeciwnika podchodzimy tak samo, młodzi chłopacy tutaj z naszych szkół. Także fajnie, że oprócz tego, że chodzą, uczą się, trenują siatkówkę, to jeszcze mają czas na zabawę w amatorską ligę siatkówki, także wielkie brawa dla nich. Kibicując, zastanawiałem się, czy to jest w porządku, że tak znakomici zawodnicy grają z kimś, kto no, dopiero w zasadzie zaczyna w tę siatkę grać. Znaczy myślę, że dla chłopaków to też jest troszeczkę takie, może nie wyróżnienie, ale wielki moment, że mogą zagrać no, wielokrotnym mistrzem świata Europy, Fefe de Giorgi. Brakuje mu tylko chyba i mistrzostwa na Igrzyskach Olimpijskich. Także no, wielki zawodnik, dzisiaj MVP, wielkie brawa dla niego, że pomimo swojego wieku dalej mu się chce i przede wszystkim widać, że no, to zostaje na całe życie. No, jego palce, kiedyś najlepsze na świecie, dalej są naprawdę bardzo dobre i to sama przyjemność atakować z jego piłek, bo mówię, no, te piłki bardzo fajnie latają. I widać, że wszyscy się, nie trzeba wielkich treningów, żeby się z nim zgrać. Ale muszę też powiedzieć, komplementując cię, że znakomicie ci szło, świetnych akcji mnóstwo miałeś. Dziękuję, tak jak powiedziałem przed chwilą, tego się nie zapomina, to zostaje na całe życie. Ja też to traktujemy, jak powiedziałem na początku, jako zabawę. Tutaj spotykamy się, chłopaki trenują praktycznie codziennie, Tomek Dziecko bierze udział w zajęciach. Mi raz się też udało, nie ukrywam, potrenować z chłopakami. Także gdzieś tam na co dzień jesteśmy z tą siatkówką, a mówię, traktujemy to jako wielki fan. Dobrze, dobrze, ale wygląda na to, że w razie czego prezes Zaksy może wystąpić w pierwszej drużynie. Oj, te czasy się skończyły i chyba nie wrócą, niestety chyba nie wrócą. Wielką frajdę mi to sprawiło i przyznam się szczerze, wielkie emocje dla mnie. Natomiast nie, to już są zawodowcy, ta siatkówka już poszła krok do przodu. Oczywiście gra się ciągle na 3, chociaż niektórzy już zaczynają grać na 2 odbicia. Jest siatka ta sama, piłka bardzo podobna, więc myślę, że niewiele się zmieniły reguły, natomiast szybkość piłki, rozegranie, obrona i te akcje i siła przede wszystkim jednak poszło bardzo do przodu, więc jednak wolę gdzieś tam z boku to pooglądać niż czynnie brać zawodowo udział, bo amatorsko to tak jak widać fan. Rozpoczęły się rozgrywki, play-offy w siatkówce amatorskiej w Mistrzostwach Miasta. Tak, w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy fazę play-off z 11 drużyn, które zgłosiły się do rozgrywek. 8 przeszło do fazy play-off. Właśnie dzisiaj jesteśmy już po pierwszych zmaganiach drużyny, która zajęła 1. i 8. miejsce w tabeli. Przed nami właśnie rozgrzewają się kolejni zawodnicy. Każda drużyna, która dzisiaj stanie, a tych meczy będziemy mieli 4, będzie walczyła o wejście do półfinału, które odbędą się już 24 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej w Śródmieściu. Oczywiście zapraszamy kibiców. Oczywiście zapraszamy kibiców. Mam nadzieję, że miejsce, które wybraliśmy, czyli Śródmieście, pozwoli na to, że Państwo przyjdziecie i będziecie kibicować naszym amatorom. No i oczywiście później finał, kiedy i gdzie? Finał planujemy na 8 maja, też w hali Śródmieściu, tak więc mam nadzieję, że dla wszystkich będzie blisko. Najlepsze drużyny będą się walczyć o trofea o godzinie 12:30, czyli to będzie mecz o miejsce 1, natomiast o miejsce 3 o godzinie 10:30, tak więc serdecznie zapraszamy.